Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, tym razem w nowym, starym miejscu. Nie zdążyłem się jeszcze do końca rozlokować, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym wreszcie mógł nagrać odcinek, w którym pokażę Ci, co tak naprawdę jem na diecie ketogenicznej, co zalecałbym i dlaczego zalecałbym w odniesieniu do prowadzenia jadłospisu opartego na diecie ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. Pamiętaj o tym, że ten kanał poświęcony jest optymalizacji życia poprzez podniesienie jakości i efektywności Twojej wydajności psychofizycznej poprzez ugruntowane naukowo metody, sposoby, wśród których znajdziesz m.in. takie rzeczy jak dieta ketogeniczna czy też biohacking. Jeżeli w jakikolwiek sposób podoba Ci się to, co robię dla Ciebie, zapraszam Ciebie do lajkowania, do dawania łapek w górę, komentowania i oczywiście do zadawania pytań. Teraz zajrzyjmy do mojej lodówki, gdzie po kolei omówię to, co stanowi główną część jadłospisu na co dzień w przypadku stosowania diety ketogenicznej. A zatem otwieramy oto magiczną szafę, no i pozwolisz może, że powyjmuję te wszystkie produkty po to, aby je konkretnie i szczegółowo omówić. Jestem już z powrotem, produkty zostały wyłożone, wykładam przed Tobą moje karty, pokażę Ci dokładnie, co stanowi główną część mojego jadłospisu. Jadłospis podzielony na dwie części, część roślinna, część zwierzęca, no i bierzemy się do omawiania. A więc podstawa, jeżeli chodzi o jadłospis, no powiedzmy mięso. Mięso, jeżeli chodzi o chwilę obecną, w głównej mierze koncentruje się na wołowinie, pręga wołowa, stek wołowy, gulasz wołowy, to są rzeczy, które razem z czymś takim jak tatarem wołowym stanowią trzon, jeżeli chodzi o białko zwierzęce. Takich posiłków opartych na wołowinie spożywam mniej więcej w ciągu dnia około 2. Oczywiście tutaj wołowina ma nieco mniej tłuszczu niż wieprzowina. Oczywiście wieprzowinę zdarza mi się jeść. No i tak samo zdarza mi się jeść od czasu do czasu kurczaka. Natomiast wołowina to jest trzon, jeżeli chodzi o białko zwierzęce. Dodatkowo oczywiście tutaj o tym już czasami wspominałem. Tuńczyk bądź też sardynki, jeżeli chodzi o puszki. Nie ukrywajmy, jest to rozwiązanie wygodne. Ostatnio widziałem, pojawiły się bardzo fajne produkty, mianowicie tuńczyk w słoiku. Też czasami sobie to kupuję od momentu, kiedy się to pojawiło. No i kolejna rybka, czyli mówimy o makreli. Bardzo dobre źródło tłuszczu i dobrego białka, jeżeli chodzi o dietę opartą na produktach zwierzęcych. No i tłuszcze. Tłuszcze i nabiał. Jeżeli chodzi o tłuszcze, zazwyczaj jest to masło bądź też smalec. Czasami dodaję śmietanę, ale z racji tego, że jestem teraz w takim okresie, a nie innym, tej śmietany zdecydowanie mniej dodaję. Za to czasem uzupełniam sobie w momencie, kiedy na przykład mam posiłek przedtreningowy, czymś takim jak serek mascarpone, bardzo duża ilość tłuszczu, w przypadku tego akurat 44 gramy na 100, bardzo niewielka zawartość węglowodanów, nieco mniej tłuszczu, nieco więcej białka, serek ricotta, bardzo fajna rzecz, ser włoski, ser typu włoskiego. Tutaj mniej więcej te wartości się wyrównują. No i w momencie, kiedy mówimy już o zredukowanej ilości tłuszczu, a zwiększonej ilości białka, to jest twaróg półtłusty. Faktycznie te produkty spożywam w jakichś tam ilościach. I tutaj niektórzy są zwolennikami nabiału, niektórzy nie. Ja faktycznie stosuję go, że tak powiem, cyklicznie. Są momenty, kiedy zaczynam trochę więcej go stosować, później wycofuję. Natomiast niezmiennym tutaj elementem jest jogurt bałkański. Bardzo często polecam go w przypadku procesu adaptacji, ponieważ bakterie ze szczepu bulgaricus pomagają przy biegunkach, pomagają stabilizować w bardzo szybkim tempie ten mikrobiom. No i jeżeli chodzi o nabiał, oczywiście nie może zabraknąć tutaj jajek. Jajka, akurat pudełka mam bardzo różne opakowania, natomiast zazwyczaj zaopatruję się u jednego gospodarza, od którego kupujemy jajka na
dłuższy czas. Bardzo często dziwnie to wygląda w momencie, kiedy 90 jajek wędruje do mojego bagażnika. Jeszcze nie miałem stłuczki z takim bagażem, ale podejrzewam, że jajecznica murowana. Zatem, jeżeli chodzi o białko zwierzęce, to by było na tyle. Omawiam to pokrótce. Teraz przechodzimy do tutaj tych produktów roślinnych. No to, co często w zasadzie trafia do mojego żołądka przed dwoma posiłkami codziennie w ciągu dnia, to jest ocet jabłkowy. Kolejna sprawa, masło orzechowe. Nie ukrywam, że to jest pewnego rodzaju takie delikatne uzależnienie. Niestety tutaj jest to masło orzechowe z orzeszków ziemnych, natomiast bardzo często zajadam się też masłem orzechowym migdałowym. To jest coś, co mieszam zazwyczaj z czymś takim jak olej kokosowy i takie zestawienie pół na pół. Zazwyczaj zajadam sobie, w zależności oczywiście od obciążenia treningowego, bądź też pracą, obciążenia pracą często fizyczną, z racji tego, że chociażby zajmuje się końmi. No i tego nie może zabraknąć. Ta butla oczywiście świeci zawsze i wszędzie przy mnie, w podróży. Często wyjmuję to w restauracjach, kiedy po prostu te 2-3 łyżki sobie spożywam. Czasami też się zdarza w momencie, kiedy czuję, że potrzebuję szybkiego zastrzyku energii, 2 łyżki masła orzechowego, dodatkowo 2 łyżki MCT i to jest taka mieszanka, która stawia mnie na nogi. Teraz uwaga, jeżeli chodzi o tłuszcze, bardzo fajna rzecz, polecam pasta sezamowa tahini, bardzo wysoka zawartość tłuszczu, dobra rzecz dodawana do wielu potraw. Kolejna sprawa, oliwa z oliwek, czasami też dodaję do przede wszystkim sałatek, czasami do niektórych potraw. Oczywiście polecam oliwę z oliwek dobrej jakości. No i coś, co jest podstawą deserów, jeżeli już je spożywam, to mleko kokosowe bądź też śmietanka kokosowa. To są rzeczy, które na przykład w kompozycji z owocami jagodowymi stanowi świetne ketogeniczne połączenie. No i na sam koniec z tej strony jeszcze zostały mi warzywa. Czekolada gorzka. Zazwyczaj, jeżeli mam już ochotę na jakiś rodzaj słodkości, czekolada gorzka wymieszana z masłem orzechowym i z olejem kokosowym, to jest coś, co trafia do lodówki, a później zjadane jest z foremki w postaci takich kosteczek, które bardzo dobrze zasilają moją energię poprzez właściwe odpowiednie tłuszcze. No i teraz rzecz kontrowersyjna dla wielu, a mianowicie błonnik. Błonnik, tak, zgodzę się, nie jest niezbędnym elementem diety, tak, można bez tego żyć, tak, jest dieta karniwora, która eliminuje praktycznie całkowicie błonnik. Natomiast, wiesz, tutaj jest kwestia tego, nie zastanawiam się, jak to kiedyś człowiek jadł, tylko zastanawiam się nad tym, jak podnieść swoją efektywność psychofizyczną. Dla niektórych oczywiście duże ilości błonnika mogą być szkodliwe, natomiast ja tutaj przede wszystkim myślę pod kątem elektrolitów, jeżeli to są to 2, a w zasadzie 3 rzeczy główne, a mianowicie szpinak, jarmuż i seler naciowy, które trafiają do szejka. Ten shake pokażę Ci i zademonstruję w jednym z kolejnych odcinków. Jak widzisz, mam miejsce teraz, gdzie to wszystko pokazać i zacznę pokazywać bardzo proste receptury, w jaki sposób szybko możesz takie posiłki zorganizować. Czasami na mój talerz trafia również kapusta pekińska i ewentualnie sałata, ale jeżeli chodzi o błonnik. I na sam koniec ważne elementy. Tutaj też wiem, że wiele osób za chwilę będzie polemizować, bo na przykład dieta karniwora, bo błonnik jest niepotrzebny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mój sposób na uzupełnianie elektrolitów, między innymi młody jęczmień, to jest coś, co uzupełnia w zupełności moje elektrolity i tutaj mówię o takich wysiłkach ekstremalnych. Oczywiście, tak jak mówiłem, pewnie podniosę głosy sprzeciwu, tak, są osoby, które powiedzą, że żyją tylko i wyłącznie na mięsie. Natomiast zwróć uwagę na to. Po pierwsze, jeżeli mówimy o trybie życia, który oparty jest na pracy siedzącej, trybie życia osiadłym, tak bym to nazwał, i jeżeli Twojej aktywności nie ma tam za dużo i są na przykład 3 treningi o średniej intensywności, a zazwyczaj tak jest, w przypadku większości osób, no to cóż, nie masz zapotrzebowania takiego na elektrolity, bo po prostu się nawet nie pocisz. Natomiast jeżeli ktoś pracuje fizycznie naprawdę ciężko,
Zdarza mi się czasami. To robię generalnie z przyjemnością i z dużą chęcią. Lubię się zajmować zwierzakami. To generalnie rzecz biorąc, faktycznie zapotrzebowanie na elektrolity mocno rośnie. Jeżeli idziesz sobie na trening, nie wiem, brazylijskiego jiu-jitsu, gdzie, czy też na zapasy, gdzie po prostu z ciebie cieknie, ci, do których to mówię, wiedzą o czym mówię, to po prostu zapotrzebowanie na elektrolity jest większe i nie ma co tutaj opowiadać historii na ten temat, że są osoby, które są karniworami i żyją. Tak, można przeżyć bez błonnika, można przeżyć bez dodatkowego ładowania się elektrolitami, ale pod pewnymi warunkami, między innymi, że jakość mięsa i produktów, które spożywasz, jest bardzo wysoka. Ale tak czy siak, nawet jeżeli jest tak, jak mówiłem, to polecałbym Tobie się w jakiś sposób zasilać, stąd też młody jęczmień, który często trafia do mojego tak zwanego turbo koktajlu. Czasami pomiędzy posiłkami spożywam, bądź też do posiłku, a w zasadzie przed posiłkami spożywam spirulinę. Też bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o elektrolity. No i działanie przeciwzapalne. Tu praktycznie kupuję to na worki. Kurkuma, którą spożywam, dodaję bardzo często do posiłków i spożywam w różnego rodzaju szejkach. Dodatkowo białko grochowe. W tym momencie już jestem na wyczerpaniu, zapaliła się rezerwa. Też czasami dodaję jako dodatek i też mieszam, zdarza mi się, mieszam to również z serwatką. No i wiórki kokosowe. Co z kokosa, to dobre. Faktycznie to trafia również bardzo często do moich deserów. No i jeżeli chodzi o przyprawy, nie może tutaj zabraknąć czegoś takiego jak sól. Akurat ja mam sól himalajską, wiem, jest sól kłodawska, natomiast czasami zaopatruję się sól kłodawską. Najczęściej niestety jest to sól himalajska. Niestety albo stety. Skład jest bardzo mocno zbliżony, natomiast jest to sól dostępna w o wiele większej ilości miejsc, w których akurat ja się obracam. W związku z tym zwróć uwagę, to są rzeczy, które często zasilają mnie od strony elektrolitycznej, zasilają mnie od strony równoważenia, czy też przywracania równowagi pH. Wiem, że teraz wiele osób znowu powie, że to jest bajka, jeżeli chodzi o równowagę pH. Jeżeli jesteś osobą o siadłym trybie życia, jeżeli jesteś osobą, która nie uprawia za dużo sportu albo nie pracuje fizycznie, możesz mówić, że to jest bajka. Natomiast tak czy siak, podwyższenie tej, czy też przywracanie, czy też dbanie o równowagę kwasowo-zasadową jest czymś, co pozwoli Ci wykonywać bardziej efektywne treningi i czuć się lepiej, zapewni Ci odpowiednią przyswajalność mikro i makro elementów. To jest moje zdanie jako dietetyka, jako sportowca, jako praktyka, jako osoby, która czasem ciężko pracuje również i fizycznie. No i to w zasadzie na tyle. Tym chciałem się dzisiaj z Tobą podzielić, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, w jaki sposób wygląda mój jadłospis na co dzień. Oczywiście to jest wszystko kwestia dopasowania teraz do mojej podaży kalorycznej, do tego, ile wydatkuję w danym dniu, natomiast tak czy siak, mniej więcej tak to się przedstawia. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wchodzi w skład w momencie, kiedy na przykład są dni, czy też tygodnie, kiedy po prostu z mięsa rezygnuję, tym oczywiście się również z Tobą podzielę, tak jak będę się dzielił z Tobą taką moją, powiedzmy, bardzo amatorską wiedzą na temat kulinariów, a mianowicie w jaki sposób bardzo prosto, w bardzo szybkim czasie przyrządzać proste, smaczne potrawy. Mam nadzieję również i dla Ciebie, które będą oczywiście mogły być wpisywane w jadłospis diety ketogenicznej. Pokażę Ci również w dalszych odcinkach, w jaki sposób może wyglądać dieta ketogeniczna w wydaniu wegańskim, bo jest to jak najbardziej możliwe. A tymczasem, jeżeli Ci się podobało, poproszę Ciebie o łapkę w górę, komentowanie, lajkowanie. Serdecznie Ciebie pozdrawiam. Życzę Tobie wspaniałych, smacznych, zdrowych, odżywczych posiłków. No i wspaniałego dnia. Trzymaj się. Do następnego odcinka. Cześć.